Halo, ale zaczynamy szybko odcinek, bo dzwoni do mnie Dimitri. Dimitri, I have nothing to say to you. I nearly ran into your cousin the other day. My friends were hanging out with him. The party got busted up though before I got there. I wish you had been there. We could have had some fun. Not as much fun as I would have had with Roman, believe me. Okej. Sympatycznie. Ej, bo ja mogę teraz M-kę odblokowałem, nie? To ja bym sobie kupił coś do M-ki. Bo w sumie z tej M-ki to mi się strzela całkiem fajnie. Nie mogę. Jakie to jest gówno, ty? Dobra, mamy cholerę amunicji. Ale powiem wam szczerze, że pod względem fizyki, no to jasne, to ta gra robi, jest kosmos. Ale pod względem wyboru broni, to takie GTA San Andreas to zjada na śniadanie, naprawdę. Aha, tu mamy tego. Dobra, to weźmy sobie taksówkę. Ja chcę sobie skończyć wątek z tym. Z tym Rejem. Niech będzie to skończone. Cześć kolego. Nie, tak jak zostawić samochód na środku drogi, tylko po to, żeby wsiąść do taksówki, żeby nie musieć jechać tak daleko, nie? No cóż, nie Derek. Ray Bocino. Idziemy, zobaczymy co z tymi diamentami. Zakładam, że je ukradli, nie? Paki? Hey, Nico, you wanna go bowling? It's not as bad as it sounds, you know? Stary. Do bowling right now, Paki. Another time. All right, Nico. Give me a call when you wanna do something. Ostatni szlif. Okej. Coś się odjebie z tymi diamentami, tak coś czuję. Znaczy pamiętam, że było coś z tymi diamentami, bo tak jak mówiłem w pierwszych odcinkach, że ja oglądałem kiedyś całą serię z GTA 4. Coś mi się kojarzy, ale nie wiem o co chodzi. Hey, Phil. Ała, moje kolano. You know me. I kość. I know you. I palce. Nah, I didn't mean nothing by it. Hey, take it easy. Oh, Phil, take it easy. Hey, listen, tell Jimmy I said hello. Okay. I'm sorry. Goodbye. We got a problem. Who? You and me? Yeah. I got two options. Option one, you rip me off. Option two, Luca and his buddies rip this boat. Hey, I left them with the stuff to bring to you as instructed. Maybe you're in on it. Maybe I am, but if you thought that, I wouldn't be standing here right now. You ain't as dumb as you look. Luca hangs out in Castle Gardens. Go see him, go get my stuff back so everyone can get paid. Now. Right. Okay. Udaj się do Castle Garden City. O, Paki. Pakiemu się to nie spodobało. Gdzie to jest? To. To niedaleko. Tylko potrzebujemy. Dobra, bo jak wsiądę do taksówki i tam podjadę, bo jak wsiądę do auta, to mnie policja zgarnie. Trudno. Ja wiem, że to jest Grand Theft Auto. Też najchętniej bym pojechał samochodem, ale. Nie chcę się znowu uciekać przed policją. Dobrze. We'll be our own bosses. Luca, I need that ice back. I don't know what you're talking about, Nicky. I gave every one of those diamonds to Ray. Now, we all know that that's not true. Fuck you, you cabbage-eating prick. Who says it weren't you that made off with them? That's what I'm telling Ray. The game's up, boys. We're out of here. Okay. Przebij im oponki. Przebij im oponki. Stary, tym samochodem to będzie bajka ich dogonić. I nie mów hop, Mateusz, nie mów hop. Ej, mieliście wysiąść z samochodu!
Nagle pożar zgasnął. Myślałem, że nic się nie stanie. No dobra, czyli musimy ich gonić po prostu. A który prowadzi? Bo Luka to jest ten... Ojejo. Dobra, szybko taksówka. O, dzień dobry. Myśl, Luka to jest ten... Znaczy dobra, nie będę kombinował. Po prostu będę ich gonił, okej? Okay? Bo w zasadzie, skoro potrzebny nam jest tylko jeden typuncio. No właśnie, kto inny prowadzi, więc w teorii mógłbym sprzątać tamtego kierowcę. Chłopca! Chłopca ten! A nie, bo to jest Luka. Do tego Luka akurat zostanę, a ja już do niego strzelałem. Co tu się nagle wydarzyło? Ej, ty, dobra, to auto jest szybkie, ale prowadzenie go jest naprawdę ciężkie. Dobra, i patrzcie, jak on dostaje nagle takie nitro. Dupy. Patrzcie, widzicie, ja mam bardzo szybki samochód, a oni nie mają. Ewidentnie dostałem przyspieszenie ze skryptu, żebym nie mógł na przykład właśnie zabić kierowcy czy coś, nie? No patrzcie, co on robi. Ej, bo mi się auto kopci. Spoko, kozaku. Przypieprzą coś. A, wiedziałem. Jak to gang się rozdzielił za mnie wszystkich? Czekaj. Gdzie wyście są? Okej. Jeden, kolejny. A, tu jest jeszcze jeden. Zostaw ten samochód, Niko. W której talii się schowałeś, Luka? Ale to wybuchnie za chwilę. Cześć, Luka. I'm going to find you, Luka. Widzicie, co ten koleś robi? Luka, come out and we'll talk about this. You and me, we could go to Venturis. No one's ever gonna find us. We'll split the ice. You'll be a rich man, Nicky. Co? Już? Mam? No tak w sumie żadnego info nie dostałem? Okej. I took out Luka's crew and I got your diamonds. What do you mean you took them out? I just wanted you to get the ice back. I didn't say nothing to you about killing those boys. Whatever. They're dead and I've got the stuff. You want to get your hands on it? Come meet me at the bridge in Middle Park. Okej, okay. Jak swoją drogą to przydałoby się przebrać, bo no nie mogę patrzeć, jak on chodzi w tym stroju. O! Z chęcią kupię hot doga. Co, masz pizzę na tym? Thank you. Oh, Nico. Thank you. Sorry. No, w co nie możesz uwierzyć? Dobra, daleko jest do tego? O, nie daleko jest. No to podbiegniemy, nie będę szukał auta przecież, nie? No i trzymaj, chłopaki, ja z tej samej branży. Właśnie sprzątnąłem paru typa. I ograbiłem nawet. Chociaż oni ograbili mnie pierwsi.
No, w zasadzie nie mnie. Cześć, dziewczęta. Thanks, Nicky. I guess you never know who's gonna stab you in the back, huh? Thanks for the advice. Okay. As they say here, you'll suck. Czy ty się zatrzymasz? Nie. Stop now! Stop now! Dobra, jedziemy pierwszy na chatę. Hata. Obojętne. Obojętne, która chata? Alan Quinn, to nie jest ta nowa? To chyba jest ta nowa. Co jest, ale sam jest Brucey. To on znowu będzie... Envy, sprawdź maile, bracie, jest dla ciebie robota, dużo płacę. Jaka znowu robota, stary? To jest ta miejscówka, co Roman ją ogarnął? On nie ma na co wydawać, co? Dobra, gdzie tu jest przebieralnia? Chyba tu. Nie, tu mogę zapisać stan gry, a tu mogę zmienić ubranie, dobra. Co jest? Co to loading? O, może być. Może być tak. Jeszcze taki złoty chain by się przydał Nikosiowi. No ale dobra. Dzień dobry. Ja poproszę do Reja, nie? Mówię, skończymy jeden wątek, zaczniemy kolejne, co? Bo potem to się tak lubi rozmywać. A jak na przykład mamy to wszystko w jednym odcinku? Albo odcinek po odcinku? No to jest to tak w miarę myślę, że lepiej, nie? Siemanko. Dzieło sztuki. Mona Lisa, które, dzieło sztuki, które chcesz polizać? Yeah, yeah, the pink thing with the little feathers on the, yeah. Mm-hmm. I gotta go. Nico, come on in. Okay. Where the fuck have you been? Sorry, you know how it is. I know how it is. Yeah, I know how it is sitting around with $2 million worth of stolen ice waiting to get jumped, if that's what you mean, brains. Were you followed? No. I mean, I don't think so. This town's full of rats, so who knows? What's going on? What's so urgent? I need you to offload this ice for me. So what you going to do for me? What do you mean, what am I gonna do for you? I look after you. I don't need looking after. I need help finding someone. I said I got connections. I'll see what I can do. I'll see what I can do is not good enough. I want your word that you'll find him. Hey, I said I'll look after you. You know what? It's cool. Get someone else. I'll see you later. Oh, whoa! Are you fucking kidding me? No! I keep doing these favors for you, and you pay shit! I need this from you. A guarantee that you will find this man. I know he's in the city. So either you give me your word or go fuck yourself! I'm sick of this shit! Fine! Fine, you got it. You want my word? You got my word. Good! Who is he? Florian Kravitz. Takie zaczął interesy. That's right. Szefem. Okay. You have my word. In the meantime, head over to the Libertonian. There you're gonna meet that guy named Johnny, and the two of you are gonna exchange the diamonds with a guy named Isaac. Then you give Johnny half the money. The rest you bring back to me. What's he doing there? He's waiting to get paid. It'll be good. Keep things on a level. People always behave better with company. Sure. Much better getting shot by two guys than one. Is this the merchandise? No, it's my lunch. Funny. Okay. Spotkaj się z Johnem przy bocznym tym. Czyli znowu współpracujemy z tym kolesiem. A daleko to jest? Wow, troszeczkę jest. To co, taksóweczka może, co? Może... Uuu, nie taksóweczka. Pojedziemy sobie. Dzień dobry. Proszę opuścić to pojazd. Muszę go zarekwirować. Uuu, ten po lewej też spoko.
muszę go zarekwirować w celach prywatnych. Walczę o większe dobro, kolego. No. Dobrze, Columbus Avenue. No nie, no po prostu już mi zarysowali samochód. Znaczy ja nie powinienem jechać cały czas tylko prosto. Zaś się bawię w jakieś głupie jeżdżenie za GPS-em. Tak się to potem kończy, że jadę pod prąd, nie? Jakbym jechał normalnie, to bym pojechał normalnie, a nie. Co jest, ty? Wow! Ej, nawet nie rozbiłem się jakoś mocno. Jest plus. Są plusy tego wszystkiego, nie? No dobra. Tam chyba też dojadę, nie? Jedziemy, kurde, jedziemy. Co? Co to miało być? Ale w ogóle jaka fajna muzyczka. O Jezus Maria. Wiesz ty co? Aha, chłop wysiadł z taksówki i zemdlał. Można i tak. Obsidian Street. Obsidian to w tym roku ma Vault wydać. Mam nadzieję, że będzie to dobra gra. Mocno na nią czekam. Cześć, Johnny. Johnny Klebitz? Hey, all right, man. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. Gentlemen, gentlemen, pardon the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay, let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course, no problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Oh, hey! Rest of you motherfuckers want to die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man! Come on! Dobra, ten wziął kasę. A co ja zrobiłem? Bo nie ogarnąłem. Ej, to jest ten gościu, który był w tym, przy napadzie na bank. No co jest? Czemu ty tak długo zapisuje? Dobrze. No to nasz Ray nie będzie zadowolony. Coś tak mi się wydaje. Świetna kryjówka, kolego. To ja też. To do mnie napieprza z tamtej strony. Nie, ten Johnny z tych Lostów, no to najlepiej na tym wyszedł, bo kurde ogarnął sobie tego. Ogarnął hajs. Aha, mam plus zdrowia, dobra. Ej, 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 ej! Dobra, czy mogę tędy wyjść? No weźmy sobie może pistolet, co? No dobra. Jednak weźmy sobie karabin. Znacznie lepiej mi z tego idzie niż z pistoletu. A szkoda, bo ja bardzo lubię pistolety. Natomiast w grach one... Pistolety zawsze są elementem pierwszego etapu gry, gdzie jesteś słaby i masz tylko pistolet. A szkoda. O, szota z tej odległości to mogłoby mnie zaboleć mocno. Dobra, weźmy sobie tego, bo tego jest dużo amunicji tutaj leży.
No, uciekajmy, ta misja przypomina troszeczkę końcówkę pierwszej mafii. Ojej! Dobra. Spokojnie. O, jest apteczka, to dobrze. Dobra, nie ma tu nikogo. Zgub ludzi Isaaca. Dobra. Wsiadamy od razu w mój samochód, nie? A, czyli to ci Rzymianie teraz nas ścigają. Nie! Rzymianie nas ścigają, no dobra. Zgub ludzi Isaaca, a czy ja mogę... Panie Isaac! Piotrze Skołobyrski! Czy ty możesz... No, halo! Panie policjancie! Oni do mnie strzelają! Napieprzają do mnie jak na wojnie! Dobra, o nie! Nie psuli mi samochód! No Ray nie będzie zadowolony. Dlaczego ja w ogóle zarobiłem coś na tej misji? Co, jedziemy do Ray'a chyba od razu, nie? Zadzwońmy do niego. The deal didn't go so good, Ray. Johnny's got the cash. I don't know who has the diamonds. No nie! Proszę, o dziękuję panie policjancie. Widzi pan, że jadę samochodem gorszej kategorii troszeczkę. I to nie było specjalnie, ale ostrzelany. Ale jak to ładne te ślady po kulach są wszystko. Wszystkie. Kurde, no, jedzie człowiek samochodem gorszej kategorii i wpadają mu pod koła. No ja nie wiem. Co za ludzie? Po prostu kanie ludzie. Ale jak się fajnie. Plus jest taki, że nie mam silnika z przodu, więc nie ma mi co wybuchnąć. Dobrze. Panie Rayu. Czy pan mnie zabijesz w tym momencie? Światełko w tunelu. You sure this guy's all right? You, the guy's you check them out? Hey, here he is right here. Phil Nico. Nico Phil. So you're the guy who got jumped for a couple of million? Yeah. You gonna pop me for it? No, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay. Well, he pays up and he ain't gone stage yet. Very funny, ha ha. Listen, we got a lot of missing money and we got a problem with these fucking bikers. And I've got the problem finding someone. Yeah, nearly got something on that. So we sent some of our boys after the money. Maybe you can deal with the bikers. Calm them down. They're causing trouble on the corner of Vauxite and Exeter. Sure. Otherwise, you and Raymond here got a serious problem. The boss has got to get paid. Even when people forget to tell them about things they're working on. I don't bust my balls. What's the point of talking about things unless they become real? I'm sure. Yeah, I'm sure. You're sure, Phil. You of all people. Now what the hell does that mean? Nothing. I mean, come on. You're a guy who knows what's what, right? Take it easy. Dobra, czyli bierzemy się za gang motocyklowy. No to dobrze. To nie podoba mi się ten Johnny. Znaczy, że... O. Przynajmniej... Tutaj jeżdżą fajne samochody. A to jest ta środkowa dzielnica, nie? No, i z pani. A wy dalej będziecie tam stać. Widzicie? Po prostu nie macie w sobie... Ojejku, to tak daleko jest. Nie macie w sobie zagroż woli walki. I robicie to, co ktoś wam każe. Dlatego stoicie na tej ulicy. Dobra, no co? Po co mam jechać inną drogą, skoro tą będzie szybciej? A! Ja mam gościa, się tak zastanawiam. Ty, kto się tak drze? A tu dupa. Jadę oczywiście wszystkie drogi prowadzą pod prąd, no. Ewidentnie wszystkie.
No nie gadajcie, no. O, dobra, wreszcie nie jedziemy pod prąd. Są jakieś plusy. Stary, no nie krzycz, no. Masz fajną przejażdżkę. A jeszcze narzekasz, tak? Aj. Jeden obrót za daleko. No stary, widzisz, przewiosłem cię przez pół miasta. Samochodem twojego kolegi. Prawie tak, jakbym ja był twoim kolegą. No, wiesz ty co? Dziękuję bardzo. Ja wykręciłem. Co by tu panowie mamy z wami zrobić? A może trzeba było podjechać autem? Nie wiem. You took something that belonged to my employers. Shit! That's the cocksucker that Johnny ripped off of the diamond loot. Hey, why don't we see if he can keep up with some real American bikers? Hey, let's do this! Here we go again. Stary. Okej. Podoba mi się cel tej misji. Natomiast chłopaki, no... Well, the big bad biker got himself killed! No stary, dostałeś już drugi magazynek w ciebie strzelą. Ty, no co jest? Co jest grane? Dobra. Ty, ale rozpięć ten. Dobra, czyli ta misja oskryptowana, no chłopa nie da się zabić, patrzcie na to. Ciekawe, czy wpadniesz pod pociąg. Dupku. A, pociągi jadą z drugiej strony. Dobra, no ej, no to nie lubię tak, no kazaliście mi go zabić, a nie mogę. Dobra, bo to szkoda amunicji. Tego nie imię cię, typie. To będzie raczej proste. Ale nigdy nie wiadomo. No. A jak ty się bawisz, stary? Masz, chłopie, najbardziej żelazny... Bardziej, może nie żelazny, tylko ołowiany kręgosłup, stary, wiesz? Kurde, jadę po tym metrze, to mam takie odczucia jak z Alana Wake'a, w którego niedawno grałem. Tam też były takie miejscóweczki. Ty, ale to ten Harley to tak ledwo jedzie do przodu, wiesz? Będzie XD, jak chłop się po prostu wypieprzy na tym Harley'u i wpadnie pod ten pociąg. Czy pod metro, nie? A metro, pociąg, jeden pies. Aha, mogłem wsiąść do pociągu, super. I to ja musiałem przejechać za tobą tyle, żeby... Dziękuję bardzo. Nic nie klikam. I got rid of those bikers for you. Johnny wasn't there though. The other guys is meant to be taking care of him. Don't worry about it, Nicky. Ty, co taki spokojny jest nagle? Ej, pani taksówko! Potrzebuję podwózki, bo mam mało zdrowia. Muszę sobie kupić kamizelkę. Derek, Gary, Ray. Strasznie dużo mi tych questów jest z tym Rayem. Chyba najwięcej, mam wrażenie. Albo przynajmniej bardzo dużo. Dobrze, kurs kosztował ci tym razem $7. $7. My man. Stary, spokojnie. Kupuję sobie to.
Nie chcę tego, chcę to. Okej. Nico, it's Kate. You wanna hang out? Sure, Kate. I'll be there in an hour. Great. See you soon. Dobra, ty jak? Ona sama chce się spotkać? To why not? Dobra. To weźmy taksóweczkę. To już będzie nasza druga randka. Na drugiej randce, no to już wypada przynajmniej coś tam wypucować. Generalnie można i na pierwszej, nie? Jak to mówił Jaskier, jest, ja jestem fanem seksu na pierwszej randce, bo nie trzeba, bo nie wiem, kurde, nie przedstawiam wam tego co dokładnie, ale tam było, że nie trzeba później już dalej się starać, nie tam kombinować z lasyczką. No, dobrze, no to spotkajmy się na koniec tego odcinka z Kate. Hey Nico, let's get a car. Dobrze, poczekaj, jakiś ładny samochód. O! Taki samochód ci się spodoba? Ej! I'm not really feeling the pants. What were you thinking with the shoes, Nico? Ty, no mogę ją odstrzelić? Ja wyglądam jak poważny człowiek. Gangster. Dobra, nie chcę mi się iść z nią nigdzie indziej niż na ten, bo te rzutki to są jakieś upośledzone. Albo ja nie rozumiem zasad. I to ja jestem upośledzony. Uch, ja się zził. Może i mogło być serious, ale nie było. A tak pojedziemy sobie na jedzonko, ja sobie przy okazji zjem. Więc będzie fajnie. No, a plus tego, że się zjem, jest taki, że przynajmniej będę mieć full zdrowia, nie? A co by się coś stało? Troszeczkę mi się maska. Ej, ale podobało mi się w ogóle to, że ona zapamiętała, że. W sensie. Inaczej, zapamiętała. Ma jakiś tam określony rodzaj samochodów, ta postać, które lubi. Dzięki czemu. Jak. Podjechaliśmy właśnie takim. To ona mówi, oj, fajny był tam ten samochód, no. Nadaje to takiej rzeczywistości tym postaciom, nie? No chcę kupić. Dziękuję bardzo. Chodź kochana, musimy wyjść z Burger Shota, żeby wejść do Burger Shota w ten sposób. Znaczy to jest, to nie jest Burger Shot, to jest Clacking Bell. No i z bani. Ty, a mogę z nią pojechać taksówką? A nie. Nie, 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 nie. Mogę. Ale nie chcę. Quite a lot, I'm sure. Why don't you want to live? To live a normal life, I mean. Get married, have kids, not steal, rob, kill. It can't be easier than having a job, I mean. I don't know. I have lived a complicated life. I was in a war. Sounds like you still are. Maybe. Well, for a murdering, thieving idiot who can't talk about things, you're kind of nice. Thank you. Don't mention it. Thank you. Dobra, no to co? To żegnamy ją. Spróbujemy? Wątpię, że się uda. I guess this is good night then. Good night, Nico. Goodbye, kid. Ale chociaż smok, smok? Nie. Ewidentnie nie. No dobra. Co, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to było GTA 4. Widzimy się jutro, trzymajcie się, pa pa!